Witajcie na kanale politycznym. Sposób, w jaki wojska Putina wkroczyły na Ukrainę, złamał wszystkie zasady rosyjskiej doktryny opisującej, jak należy rozpocząć wojnę. To kolejny dowód na to, że Władimir Putin nie spodziewał się takiego oporu wobec inwazji. To także powód klęski jego armii. Ekspert Mark Galeotti, który bada rosyjskie siły zbrojne od końca lat 80. XX wieku, twierdzi, że katastrofalne straty w żołnierzach i sprzęcie oznaczają, że przywrócenie armii do poziomu sprzed wojny zajmie Rosji co najmniej dekadę. I to przy założeniu, że nie będzie ograniczeń w dostępie do zagranicznych komponentów i technologii. Galeotti, autor książek Musimy porozmawiać o Putinie i niedawno wydanej Wojny Putina od Czeczenii do Ukrainy, twierdzi, że z uwagi na poniesione straty, pomimo obaw w krajach Europy Wschodniej, Rosja byłaby fizycznie niezdolna do rozpoczęcia kolejnych działań militarnych w innym miejscu. Co jeszcze przewiduje brytyjski ekspert? W czasie pierwszej kampanii militarnej Putina, którą była druga wojna czeczeńska, obecny prezydent Rosji zobaczył braki rosyjskich sił zbrojnych i od tamtej pory rozpoczął proces ich modernizacji. Galeotti powiedział w wywiadzie dla Business Insidera, że Rosjanie przeprowadzili reformy zarówno po wojnie z Gruzją, jak i w następstwie aneksji Krymu oraz walk na wschodzie Ukrainy w latach 2014-15. Dotyczyły one zarówno uzbrojenia, jak i organizacji armii. Ekspert stwierdził, Putin spędził 22 lata na budowaniu struktury wojskowej, a następnie w wyniku inwazji na Ukrainę po prostu ją zniszczył. Zdaniem Galeottiego prowadzenie działań zbrojnych w kraju liczącym 40 milionów ludzi to bardzo poważny konflikt, co najmniej wojna regionalna. Według eksperta, zgodnie z rosyjską doktryną wojskową, inwazja o takich rozmiarach musi być poprzedzona długimi przygotowaniami. Należy opracować starannie skonstruowany plan i ustanowić jasne zasady w łańcuchu dowodzenia. Wszystko musi być na swoim miejscu, od żołnierzy po sprzęt i amunicję. Przygotowanie takiej kampanii może trwać miesiącami oraz musi rozpocząć się od intensywnego ostrzału rakietowego i artyleryjskiego, aby zneutralizować kluczowe strefy oporu, zanim oddziały wejdą na terytorium wroga. Kampania powinna mieć jasną strukturę dowodzenia oraz jednolitą wizję tego, jak wygrać wojnę. Galeotti twierdzi, że w inwazji Rosji nie zaistniał żaden z tych elementów. Nie było jednolitego dowództwa, zabrakło długoterminowego planowania i niezbędnego zaopatrzenia. Rosyjskie jednostki wtargnęły na Ukrainę z trzech stron, a zachodnie służby wywiadowcze w zasadzie do jesieni 2022 roku nie mogły się zorientować, kto dowodzi operacją i czy ma ona jednego dowódcę. Ukraińskie służby bezpieczeństwa, choć ostrzegane przez Stany Zjednoczone o zbliżającej się inwazji, nie mogły uwierzyć, że tak nieprzygotowana armia rozpocznie wojnę. W połowie lutego 2022 roku oficerowie ukraińskiego wywiadu obserwowali na terytorium Rosji kolumny uwięzłych w błocie czołgów i pojazdów opancerzonych, a także żołnierzy wymieniających paliwo i inne zapasy na alkohol. The Washington Post pisał, powołując się na źródła amerykańskie i ukraińskie, że widok ten przypominał coś w rodzaju wioski potiomkinowskiej. Kilkudziesięciu czołgów pilnował jeden niewielki oddział, jednak nie było w nim mechaników i czołgistów. Nie było prawdziwej koncepcji, jaka to będzie wojna, ponieważ Putin nie myślał, że to naprawdę będzie wojna. Wydaje się, że prezydent Rosji autentycznie wierzył, że ludzie nie obronią Ukrainy, tego niby państwa, myślał, że rozpadnie się ono przy pierwszym uderzeniu, powiedział Galeotti. Tak się nie stało, a straty Rosji na Ukrainie okazały się katastrofalne. Według publicznie dostępnych dokumentów Pentagonu, od początku tego roku Rosja mogła stracić od 189 tysięcy do 223 tysięcy żołnierzy, w tym 43 tysiące zabitych w akcji. To więcej niż wielkość całych sił przygotowanych do inwazji. Ponadto armia rosyjska straciła jednostki elitarne. Straty w niektórych pojedynczych brygadach sił specjalnych sięgały nawet 90 czy 95%.
Z danych firmy Oryx wynika, że udokumentowane straty w sprzęcie wojskowym wynoszą łącznie ponad 10 tysięcy jednostek, w tym ponad 1900 czołgów, 830 transporterów opancerzonych i prawie 2300 bojowych wozów piechoty. Niemniej jednak zwolennicy Ukrainy w Europie, kraje bałtyckie, państwa Europy Wschodniej i sprzymierzona z NATO Finlandia obawiają się, że Putin rozszerzy wojnę również na nich. Nasze ostrzeżenie musi być traktowane poważnie. Jeśli Rosja wygra, a Ukraina upadnie, Europa Środkowa może być następna. Pokonanie Rosji teraz, na Ukrainie, byłoby jasnym sygnałem, że w naszym regionie nie ma miejsca na zamrożone konflikty i niekończące się wojny. Premierzy uważają, że zamrożony konflikt pozwoliłby Rosji na przegrupowanie i odbudowę sił zbrojnych przy jednoczesnym kontynuowaniu wojny politycznej i eksportu swojej imperialnej ideologii. Galeotti uważa, że siła militarna Rosji jest radykalnie osłabiona, a Putin w dużej mierze zniszczył rosyjskie struktury wojskowe. Nawet jeśli wojna skończy się jutro, to moim zdaniem potrzeba dekady, aby przywrócić rosyjską armię do poziomu, na jakim była w styczniu ubiegłego roku. I to przy założeniu, że Rosja może wydać tyle pieniędzy, ile potrzebuje oraz ma dostęp do części komputerowych, a także innych niezbędnych do odbudowy wojska, usług i elementów, co szczerze mówiąc jest wysoce wątpliwe, powiedział Galeotti. Ekspert uważa, że w ciągu 14 miesięcy wojny Putin i rosyjscy dowódcy wojskowi nie nauczyli się praktycznie niczego. Prezydent Rosji nie zrozumiał nawet tego, co przyjął do wiadomości Stalin na początku II wojny światowej. Po katastrofalnych porażkach Armii Czerwonej do sowieckiego dyktatora dotarło, że musi się wycofać i pozwolić generałom odeprzeć niemiecką napaść. Putin natomiast nadal im przewodzi do tego stopnia, że zdarzały się przypadki, iż wydawał rozkazy dowódcom na linii frontu. Zachodnia prasa, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu i przechwycone rozmowy rosyjskich oficerów, podała, że do takich sytuacji dochodziło w maju i wrześniu 2022 roku. Problem polega na tym, że generałowie nie mają uprawnień do robienia tego, co powinni, stwierdził Galeotti. Zdaniem eksperta, klasycznym przykładem irracjonalnych decyzji Rosji jest wymiana dowódcy działań wojennych na Ukrainie w styczniu 2023 roku. Siergiej Surowikin, mianowany zaledwie 3 miesiące wcześniej, został zastąpiony przez Waleria Gerasimowa, szefa sztabu generalnego. Galeotti stwierdził, że Surowikin prawidłowo rozumiał, że po wycofaniu się z Chersonia konieczne jest wzmocnienie obrony w celu odparcia ukraińskiej ofensywy. Jednak Putin wymienił go, ponieważ nie był wystarczająco agresywny. Dara Masikot z RAND Corporation stwierdziła w styczniu, że Kreml zastąpił najbardziej kompetentnego dowódcę Surowikina bardzo niekompetentnym. Wskazała także, że jeśli Surowikin nie popełnił strategicznych błędów, to Gerasimow i minister obrony Siergiej Szojgu są odpowiedzialni za nieudane przygotowanie i przeprowadzenie operacji wojskowej. Mając to wszystko na uwadze, Galeotti uważa, że operacja na Ukrainie to ostatnia wojna Putina. Nawet jeśli nie brać pod uwagę prawdopodobieństwa utraty przez prezydenta władzy, to i tak nie będzie miał zdolności wojskowej do nowych operacji, chyba że w najbardziej ograniczony sposób.